Szanowni Państwo, Kraków od lat jest najbardziej rozpoznawalną polską marką miejską na świecie. Turyści z całego świata przyjeżdżają do nas, by zwiedzać Stare Miasto, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, przemierzać Kazimierz, spacerować po Nowej Hucie, czuć po prostu atmosferę Krakowa, który będąc miastem historycznym, jest także miastem nowoczesnym. Badania mówią, że około 10%, czasami więcej, procent mieszkańców Krakowa swój biznes opiera o usługi turystyczne oraz usługi z nimi związane. Dlatego tak bardzo zależy nam, by ponownie przywitać gości w naszym mieście. Już dziś zapewniam Państwa, że poza rządowymi programami, które będziemy oczywiście wdrażać, zresztą już wdrażamy, ale także własnymi programami, takimi jak Pauza czy Kultura Odporna, będziemy wspierać także działalność lokalnych przedsiębiorców. By jednak móc odbudować rynek turystyczny w Krakowie, musimy zacząć skupiać się na nowej koncepcji. Zmiany myślenia o tym, kim jest turysta w Krakowie. To dlatego już wkrótce uruchomiona zostanie ogromna, mogę tak powiedzieć, kampania społeczna, której główne hasło będzie brzmiało: bądź turystą w swoim mieście, zwiedzaj z Kraków Travel. Będzie ona skierowana do wszystkich Państwa. Każdy z nas mieszkając w Krakowie może na nowo odkryć jego piękno i zostać turystą lokalnym. Operatorem kampanii będzie Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy z Wydziałem Turystyki, Wydziałem Komunikacji oraz Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie to, jak mówiłem, ogromna kampania informacyjno-społeczna, która rozbudzi lokalną gospodarkę i włączy nas wszystkich, czyli mieszkańców Krakowa, w proces przywracania Krakowowi miana turystycznej stolicy naszego kraju. Kampania będzie podzielona na trzy obszary. Wszystkich będzie łączyć hasło bądź turystą w swoim mieście. Pierwszy obszar o nazwie Wydarzenia Otwarte będzie zapraszał wszystkich Państwa, mieszkańców Krakowa, do ponownego odkrywania naszego miasta. Specjalnie dla nas, dla mieszkańców, aktualizujemy trasy zwiedzania, dzięki którym będą Państwo mogli zobaczyć najpiękniejsze miejsca, zabytki, atrakcje, a także skorzystać z oferty krakowskich przedsiębiorców, którzy przecież płacą w naszym mieście podatki. Lokalne restauracje, punkty gastronomiczne, sklepy z pamiątkami, lodziarnie, muzea, małe galerie, księgarnie, antykwariaty. Do właścicieli takich właśnie miejsc oraz przedsiębiorców skierowana jest ta kampania. Tematyczne spacery z obszaru literatury, muzyki, filmu, rzemiosła, rękodzieła, miejsc pamięci, historii Krakowa będą prowadzone przez profesjonalnych przewodników, entuzjastów naszego miasta, artystów, aktywistów, literatów. Równolegle odbywać się będą różne otwarte wydarzenia kulturalne i społeczne, takie jak kina samochodowe, pikniki, małe koncerty. Wszystko oczywiście z zachowaniem należytych zasad bezpieczeństwa. Drugi obszar kampanii, bądź turystą w swoim mieście, to wszelkiego rodzaju warsztaty. W Krakowie działa mnóstwo firm, instytucji, osób, które prowadzą ciekawe, merytoryczne i zróżnicowane warsztaty. Będziemy zapraszać Państwa do udziału w nich. Niewielkim kosztem będą Państwo mogli nauczyć się czegoś nowego, dowiedzieć się czegoś i całymi rodzinami, grupami znajomych wypełniać ten atrakcyjny sposób swój czas. Lokalni przedsiębiorcy zaś rozpoczną normalne funkcjonowanie i prowadzenie swoich biznesów. Razem możemy uruchomić lokalną gospodarkę także w obszarze turystyki. Trzeci obszar kampanii to z kolei działania oparte na dzieleniu się zdjęciami i materiałami wideo z warsztatów, spacerów i otwartych imprez. Zachęcamy do wrzucania ich na swoich mediów społecznościowych z hashtagiem bądź turystą w swoim mieście. Pokażemy całemu światu, który korzysta z mediów społecznościowych, że Kraków żyje, jest otwarty, gościnny, przygotowany na powrót do nowej rzeczywistości. Wszystkiemu będą towarzyszyć liczne konkursy przeprowadzane na profilu, na Instagramie, na profilu bądź turystą,
oraz profilu na Facebooku. Bądź turystą w swoim mieście. Tam też udostępniane będą Państwa zdjęcia i filmy. Dzięki temu razem będziemy odkrywać i zwiedzać Kraków. Wszystkich przedsiębiorców, instytucje, firmy, aktywistów, artystów, ogólnie mieszkańców Krakowa, którzy są zainteresowani współpracą w tej wielkiej kampanii społecznej, zapraszam w przyszłym tygodniu do kontaktu z Krakowskim Biurem Festiwalowym, które będzie operatorem całej akcji. W strukturach KBF-u wyznaczeni zostali koordynatorzy obszarów muzyka, film, literatura, rękodzieło, rzemiosło, turystyka, działania lokalne, gastronomia. Będą oni zbierali informacje o podmiotach, które są zainteresowane zaproszeniem krakowian i krakowianek do skorzystania z ich oferty. Szczegóły zostaną podane na początku przyszłego tygodnia na stronie internetowej i Facebooku Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz miasta Krakowa. Już wkrótce zaprosimy Państwa także do oficjalnej sieci informacji miejskiej i turystycznej Info Kraków, która obecnie zgodnie z rozporządzeniami na szczeblu rządowym musiała zawiesić swoją działalność, ale już teraz przygotowuje dla Państwa bezpłatne materiały, z których Państwo wszyscy będą mogli skorzystać. Będą mogli Państwo pobrać bezpłatnie około 150 tysięcy map turystycznych, a także 50 tysięcy sztuk mapy Kids in Kraków, dzięki której wraz z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta będzie można przejść gotowe i interesujące trasy. Czekać będą także przewodniki Kids in Kraków. Obecnie jest to na razie 1500 sztuk, ale sądzę, że będzie więcej. A wszystkie materiały będą także oczywiście dostępne w formie cyfrowej. Szanowni Państwo, jako mieszkańcy Krakowa wszyscy możemy chociaż na chwilę zostać turystami w naszym mieście. Liczę, że dzięki tej kampanii odkryją Państwo piękno Krakowa na nowo, a lokalna gospodarka ponownie będzie na fali wznoszącej.